często poruszasz taki wątek, że Anglicy też popełniają błędy. Czy jakoś byś to mógł rozwinąć? Oj, mógłbym, Maciej, to bardzo prosto. Śmieję się oczywiście z tego. Wiesz co, Maciej, no, dla mnie sprawa jest prosta. Ja mam to gdzieś, za przeproszeniem. Kto co o mnie powie, czy komu się to podoba, czy nie, ja po prostu mówię. I to jest moja główna narracja, jeśli chodzi o mnie jako mnie i o mnie jako osobę, która uczy języka angielskiego. Robiąc błędy, no nie robię z siebie gorszej osoby, niż jest osobą jestem, prawda? Przecież życie polega na tym, żeby robić błędy, ale się na tych błędach uczyć. Rozmawiałem z Anglikami, powiem ci szczerze, tak jak mówię, gramatyki się nie uczyłem, ale czasami słyszę taką głupotę, że po prostu się człowiek chwyta za głowę. Ale czy oni mają z tym problem? Nie, żadnego. Czy jak ja popełniam błędy, czy ktoś mi poprawia? Nie, po prostu jeżeli jesteśmy w stanie dogadać się w języku, którym obydwoje operujemy, jeżeli obydwoje przekazujemy jakąś treść, się koniec końców dogadujemy, to czemu ja się przejmować tym, czy ja powiedziałem coś poprawnie, czy nie? I ja do dzisiaj popełniam błędy, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale powiem ci, że naprawdę, a szczególnie właśnie jak pracuję w szkole z dziećmi, mi nikt nie poprawia. Ja czasami sobie zdaję sprawę, że coś powiedziałem źle, ale natychmiast, jeżeli oczywiście w czasie rozmowy zdaję sobie z tego sprawę, to ja się poprawię i idę dalej. Po prostu wiem, że nie ma sensu skupiać się na tym, jak coś powiedziałem, tylko żeby przekazać wartość w swojej wypowiedzi. Tylko tak, na tym to polega. Tak, to tak samo jak ja ostatnio na przykład zauważam u siebie, że nawet w języku polskim zdarza mi się popełniać błędy gramatyczne, czy błędy na zasadzie zapomniałem jakiejś regułki ortograficznej, czy coś takiego. Jak się zastanawiam nad tym polskim językiem, to dochodzę do wniosku, to po co ja się tak martwię tym, żeby w angielskim mówić tak pięknie, poprawnie. A to jest, mam wrażenie, wartość, którą bardzo gloryfikują nauczyciele w szkołach publicznych. Mam zdanie bardzo podobne. Ponieważ jest to, no mówię, polskiego się, angielskiego się nie uczyłem w polskiej szkole, ale uczyłem się niemieckiego. No i pamiętam te lekcje, to było wkuwanie po prostu reguł gramatycznych na okrągło. I co mi to dało? Tak naprawdę, no okej, człowiek zdał maturę, czwóreczkę się dostało, nie ukrywam, no ale też dlatego, że zbudowałem sobie bazę słownictwa i dla mnie to była podstawa, ponieważ miałem tę bazę słownictwa i niemieckiego wówczas. Oczywiście też coś umiałem sobie sklecić z tego wszystkiego, ale wiesz, to przerażało mnie ten motyw tego uczenia się tego no takiego sztywnego, jakby to nazwać. No, jest to, uważam, że jest to naprawdę, to jest strasznie przestarzały sposób. Dobra pamięć.